W ostatnią niedzielę w sielpi odbył się turniej siatkówki plażowej. Zła pogoda nie przeszkodziła w rozgrywkach. Od przedpołudniowych godzin prowadzone były rozgrywki na polu namiotowym przy kempingu u Zosi. Mimo deszczowej aury, bez większych przeszkód odbył się pierwszy wakacyjny turniej siatkówki plażowej w sielpi organizowany przez Stowarzyszenie Sportowe Fairplay. Zaczęliśmy z małym poślizgiem, poczekaliśmy aż, aż deszcz przestanie padać. I dopiero wtedy zaczęliśmy. Ale to pół godziny było po ślizgu. A jeżeli chodzi o same rozgrywki, zawodnicy są tak zdeterminowani, że oni chyba nawet nie zwracali uwagi na to, że pada. Walczyli o każdą piłkę. Na turnieju w Sielpi rywalizowało osiem drużyn złożonych z zawodników z powiatu koneckiego. Przypuszczam, że wpłynęła na to nie najlepsza z początku dnia pogoda, bo na Facebooku deklarowało się więcej par. Miały być też dziewczęta. Niestety, no cóż... Ale liczymy, że w następnych turniejach pogoda dopisze i jestem pewien, że, że tych par będzie dużo więcej. Po zaciętych rywalizacjach okazało się, że taką samą liczbę punktów zdobyły trzy pary: Karol Wojna i Michał Dziurć, Przemek Serwata i Kacper Kowalczyk oraz Mikołaj Florczyński i Jakub Sobaś. Następny turniej planowany jest na 4 sierpnia, a już w kolejną niedzielę zaplanowano rozgrywki w Beach Soccera. Wszystkie wyniki prezentujemy w artykule.